No dobra, starczy tego. Mam, aczkolwiek... Mam chwilę wątpliwości, czy to nie jest na tej zasadzie, że ludzie po prostu wymyślili sobie, że jest coś, co kontroluje ich życie, coś ponad nimi i że to jest taka łatwa ucieczka od rzeczywistości. Czasami mam takie myśli, ale udaje im się zawsze szybko rozwiać. Bóg jest i nie ma to tamto, zdecydowanie. Nasze życie, to znaczy również moje życie, mija w rytmie odmierzanym przez naturę. Po zimie następuje lato i znowu przychodzi zima. Wynika to z krążenia Ziemi wokół Słońca. Jedno okrążenie to jeden rok. Księżyc oddziaływuje na Ziemię bardzo silnie. Działa jak magnes. Miesięczny rytm Księżyca nakłada się na roczny rytm wędrówki Ziemi dookoła Słońca. Razem kształtują nasze środowisko, a więc kształtują nas. Rytmy natury, obserwowane od najdawniejszych czasów, prowokowały pytania. Szukanie odpowiedzi rozwijało cywilizację i kulturę. Prowadziło do powstawania najróżniejszych wierzeń. Człowiek, jakim my jesteśmy dzisiaj, powstał w Afryce około 200 tysięcy lat temu. Do Europy dotarł jakieś 40 tysięcy lat temu. Te rysunki w grocie na południu Francji narysował 33 tysiące lat temu. Nastąpił wtedy przełom w sposobie łupania kamieni. Wprowadzono do użycia kościaną igłę z dziurką. To był ogromny skok kulturowy, wynikający chyba z powstania języka mówionego. 12,5 tysiąca lat temu skończyła się epoka lodowcowa, która trwała poprzednie 100 tysięcy lat. W środku Europy, spod ustępującego lodowca, wyłoniło się Morze Bałtyckie w dzisiejszym kształcie. No ja nie mam problemów, żeby łączyć wiarę w Boga z racjonalnym patrzeniem na świat. No, jak na razie chyba najbardziej racjonalną rzeczą, jaką w życiu zrobiłem, to było uwierzenie w Boga. Jest rytm natury, którego nie można obserwować na co dzień, gdyż jego cykl trwa prawie 26 tysięcy lat. To precesja. Oś obrotu Ziemi jest nachylona i kąt nachylenia zmienia się nieustannie. Ziemia kolebie się jak bączek. Linia będąca przedłużeniem osi obrotu Ziemi celuje dzisiaj w gwiazdę polarną. Gwiazda polarna przestanie za kilkaset lat wskazywać północ żeglarzom. Nie będzie na tej pozycji wyraźnej gwiazdy, dopóki nie zamknie się cykl precesyjny.
czy ten rytm natury, związany z precesją, ma taki sam wpływ na moje życie, jak rytm dzienny, czy też rytm roczny? Ewolucja cywilizacji to tysiące lat. Ewolucja życia na Ziemi to miliony lat. Ewolucja wszechświata to miliardy lat. Bo nawet jeżeli świat powstawał w taki sposób, jak nauka mówi, że powstawał, czyli że był wybuch, wszechświat się rozszerza, gazy się kumulowały, tworzyły gwiazdy, planety, no to to też w tej materii nie ma nic, co by jej się kazało formować w takie rzeczy. To gdzieś wyczytałem, nie wymyśliłem sam tej myśli. No i tak samo powstanie człowieka. Można powiedzieć, że to jest przypadek, że człowiek powstał. No ale ilość kombinacji wszystkich pierwiastków jest nieograniczona. Więc uznać to, że człowiek, powstanie człowieka, rozumnego człowieka, jest dziełem przypadku, wydaje mi się absurdalne. Jeżeli się tak powie, to życie faktycznie może stracić sens. Szukanie sensu życia może mieć różne formy. Mój brat Piotrek i ja nie przyjechaliśmy do Egiptu szukać alchemika, tylko żeby skonfrontować naszą wiedzę kulturową z rzeczywistością miejsca uznawanego za kolebkę cywilizacji. Piramidy w Gizie liczą sobie 4,5 tysiąca lat. Egipcjanie łączyli je poprzez zmieniające się religie z gwiazdami, ze Słońcem, z Orionem, z Syriuszem. Niedawno zauważono, że 7 piramid zbudowanych za czasów Starego Państwa doskonale odpowiada ułożeniu gwiazd konstelacji Oriona, ułożeniu, jakie miało miejsce 12,5 tysiąca lat temu, kiedy piramid jeszcze nie było. Współczesne zdjęcie lotnicze udowadnia, że piramidy w Gizie są odwzorowaniem pasa Oriona. Rytmy natury są zegarem odmierzającym czas, dzień i rok. Jeden cykl precesyjny można by doskonale nazwać rokiem kosmicznym. Skutki precesji bardzo dobrze rysuje na niebie gwiazdozbiór Oriona, zmieniając swoją wysokość nad horyzontem w ciągu 26 tysięcy lat.
Poczułem się jak drobinka pyłu, wchodząc do środka. Miliony ton kamieni nad moją głową. Przytłoczyło mnie całkowicie. Wnętrze zaskakiwało na każdym kroku. Tak zwana wielka galeria, biegnąca ukosem, jest imponująca. Celem wzniesienia tej piramidy nie mógł być tylko pochówek faraona. Musiało być coś znacznie ważniejszego. Zachowane sarkofagi egipskie były zawsze miejscem spoczynku mumii. Ten jednak, w Wielkiej Piramidzie, był pusty, gdy po raz pierwszy wdarto się do jego wnętrza. Czułem się trochę, jakbym popełniał świętokradztwo, włażąc do sarkofagu. Potężny, lity kamień, wydrążony w mistrzowski sposób. Prostopadłościan, kloc, który znajduje się wewnątrz budowli, wzniesionej ludzkimi rękoma 4,5 tysiąca lat temu. Ja byłem w nim, a oni zostawili na nim swój pot. Od 7 lat najbardziej intrygującym miejscem całej piramidy jest ten niepozorny otwór. Na końcu szybu o przekroju 20 na 20 cm, a długości 65 metrów znajdują się drzwiczki. Kamienna płyta zaopatrzona w metalowe uchwyty. Co się znajduje za tą płytą? Szyb studnia. Prowadząca z tej najniżej położonej komory dalej w dół jest zasypana kamieniami. Jest niezbadana. Być może prowadzi do tunelu, który był wielokrotnie używany już po zakończeniu budowy piramidy. Głazy, które zasypały tę studnię, zostały najprawdopodobniej wyciosane ze ścian tej pieczary. Ostatnia osoba po wyjściu musiała uruchomić lawinę kamieni, które zamknęły to tajne wejście na zawsze. Piramidy w Gizie są bez wątpienia cudem inżynierii budowlanej. Wielka piramida, ta z prawej strony, mogła nigdy nie być grobowcem. Mogła służyć do ceremonii pogrzebowych i do obrzędów religijnych. Później, w następnych wiekach,
Egipcjanie budowali coraz mniejsze piramidy i coraz gorzej. Ich umiejętności inżynierskie, zamiast rozwijać, kurczyły się. Na początku posiadali zdolność swobodnego przenoszenia ciężarów o masie nawet 200 ton. Posiadali umiejętność niesłychanie precyzyjnej obróbki kamienia, a przede wszystkim umiejętności inżynierskie. To wszystko musiało być im dane, razem z planami całego założenia architektonicznego. Sfinx został wykuty bezpośrednio w wapiennej skale płaskowyżu, na którym stoją piramidy. Jest częścią zbocza skalnego. Nie ma żadnej bezpośredniej metody na określenie jego wieku, na określenie czasu, w którym powstał. Could it be that the signs of erosion are the water one, and that it was caused by long-lasting rains, which were about 7 to 5,000 years BC? No, that is wrong. This is really a theory that has no evidence at all, because number one, I did excavate around the Sphinx, and I did not find anything under the Old Kingdom. There is no pre-civilization. There is no civilization exist at all in Egypt at 10,000 years. And therefore, the theory is wrong. Means the Sphinx is dated to Kefren. The face of the Sphinx is exactly similar to the face of Kefren. Then all the evidence support the idea that the Sphinx is dated to Kafra. And not to 10,000 years old. Rzeźba Chefry stoi dzisiaj w muzeum w Kairze. Robi niesamowite wrażenie. Przecież liczy sobie 4,5 tysiąca lat. Poza wszystkim jest po prostu piękna. Została zrobiona z diorytu, kamienia twardszego niż granit. Archeolog dr Zahi Hawass, wieloletni dyrektor obiektów w Gizie, uważa, że głowa tego posągu jest identyczna z głową Sfinksa. Widzi w tym dowód, że Sfinks, tak samo jak rzeźba, powstał za czasów Chefre 4,5 tysiąca lat temu. Połowa egiptologów na świecie podziela ten pogląd. Wapień. Wystawiony na długotrwałe działanie wody, słońca i wiatru, będzie wyglądał podobnie, niezależnie od tego, czy jest w Polsce, czy w Egipcie. Dr Hawass nie dopuszcza do siebie myśli o wodzie jako głównej przyczynie erozji Sfinksa. Nie chce w ogóle wyobrazić sobie możliwości istnienia nad Nilem cywilizacji zdolnej do wyrzeźbienia Sfinksa kilka tysięcy lat przed piramidami. Dla mnie zarówno teoria erozji wodnej, jak i wnioski, jakie z tego wynikają, są bardzo logiczne. Skałę wapienną wyciosano i usunięto, aby utworzyć wolną przestrzeń wokół korpusu. Woda była głównym czynnikiem kształtującym tę skałę. W czasach, gdy formowało się państwo egipskie, 5-4,5 tysiąca lat temu, Sahara była już pustynią. Takie wyżłobienie skał było już niemożliwe. Za to kilka tysięcy lat wcześniej, zanim zbudowano piramidy, w tym rejonie panował klimat umiarkowany i padały obfite deszcze. Pozwala to na pośrednie określenie wieku Sfinksa. Mógł powstać 7 do 9 tysięcy lat temu. Albo jeszcze wcześniej. Czytając Księgę Rodzaju dosłownie, można dojść do wniosku, że Pan Bóg stworzył świat 6 tysięcy lat temu. Tylko że Sfinks już tutaj był, czczony przez lud nad Nilem jako uosobienie Boga Słońca. W erze Lwa, w dniach zrównania dnia z nocą, Słońce wschodziło na tle gwiazdozbioru Lwa. Obraz fragmentu nieba z tamtej ery został przeniesiony na ziemię. Został zaklęty w kamieniu.
czasach, gdy budowano piramidy, świat był w erze byka. My, w czasach chrześcijaństwa, żyjemy w erze ryby. Każda era trwa 2160 lat. Piramidy w Gizie wzniesiono według planu wytyczonego przez rzeźbiarzy Sfinksa. I Sfinks, i piramidy są wskazówkami w czasoprzestrzeni. Wskazują na erę lwa, jakby na początek naszego czasu. Według kosmiczno-ziemskiego zegara, zaczynając liczenie od momentu, gdy Orion był w swoim najniższym położeniu, mielibyśmy dzisiaj rok 12427. Piramidy i Sfinks, oprócz wskazania czasu, niosą również posłanie. Oryginalne teksty nie zostały jeszcze odnalezione. Może znajdują się w Wielkiej Piramidzie, za niedostępnymi na razie drzwiczkami. Może są pod stopami Sfinksa w komorze ukrytej kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Żadne kopie czy omówienia tego posłania nie zachowały się. Być może było coś w Bibliotece Aleksandryjskiej, ale ona spłonęła 1600 lat temu. Tutaj, w sercu współczesnego Kairu, 20 kilometrów od Sfinksa, było kiedyś Heliopolis, miasto Słońca. Najstarszy ośrodek kultu Słońca. Na jego ruinach, 3000 lat temu, faraonowie postawili ten obelisk, ku pamięci. Rząd dzisiejszego Egiptu chroni swoje zabytki przed dewastacją i grabieżą. Jednak nie jest w stanie finansować badań na odpowiednią skalę. Można powiedzieć, że tu nie ma pośpiechu. Jedyną presję wytwarza ludzka ciekawość. Ale czy chodzi tu tylko o ciekawość? Trudno doszukać się wpływu precesji z jej cyklem trwającym 26 tysięcy lat na nasze codzienne życie. Dlaczego więc nasi przodkowie zadali sobie tyle trudu budując piramidy i rzeźbiąc Sfinksa na obraz i podobieństwo nieboskłonu ery lwa? Dlaczego stworzyli tak monumentalne wskazówki kosmicznego zegara, zegara precesji? Kiedy i kto wyrzeźbił Sfinksa? To ważne pytanie, które prowadzi do pytania fundamentalnego. Czy już w erze lwa istniała wysoko rozwinięta cywilizacja? Jestem przekonany, że istniała. Być może na Atlantydzie, która na skutek jakiejś katastrofy uległa zagładzie w erze lwa 12 tysięcy lat temu. Potomkowie tej cywilizacji przetrwali w Egipcie jako kapłani, a swoją wiedzę o świecie zawarli w religii. Właśnie od nich, od egipskich kapłanów, pochodzi mit o Atlantydzie. Wspomnienia o globalnym kataklizmie tej ery zachowały się w mitach na całej Ziemi, a nawet znalazły odbicie w Biblii. Czy tak naprawdę było? Odpowiedź znajduje się być może za tą kamienną płytą.
Dla Piotrka, dla wielu ludzi, Pismo Święte jest słowem objawionym, ma walor prawdy absolutnej. Nie tak dawno za podważanie go ludzie płonęli na stosach. Dzisiaj jednak Kościół zgadza się, że te 7 dni, które Pan Bóg według Biblii poświęcił na dokonanie swego dzieła, mają inny wymiar. Ludzie Kościoła nie czytają Biblii dosłownie. Z drugiej strony nauka, opisując niektóre zjawiska fizyczne na 2 sposoby, uczyniła krok dalej. Coraz większa liczba uczonych dopuszcza w naukach biologiczno-fizycznych istnienie czynnika niematerialnego. Naukowcy narysowali mapę wszystkich genów człowieka. Rozszyfrowali oprogramowanie materii naszego ciała. Lecz kto ten program napisał? Programistą jest Pan Bóg, który stworzył ciało i duszę. Naukowcom udało się stworzyć w laboratorium stan skupienia materii, jaki istniał 10 mikrosekund po wielkim wybuchu. Nawet jeśli nie było nic, nie wybuchnęło nic, to musiało być coś, co ten wybuch spowodowało. Być może dzieli nas 10 mikrosekund od naukowego poznania Stwórcy. Ale najważniejsze jest to, że jestem człowiekiem. To znaczy, że powinienem myśleć po prostu.